Ja byłam wstrząśnięta, słuchając tego, jak minister Jaki, jeżdżąc po kraju, mówi tak, atakując deklarację warszawskiej polityki miejskiej na rzecz społeczności LGBT, rzeczywiście z plusem. Mówi w ten sposób, jeżeli ktoś jest wyrazicielem wartości chrześcijańskich i nie podziela tych antywartości opisanych w karcie LGBT, to wówczas nie może wynająć lokalu i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Pomijając to, że jest to oczywiście bzdura, że nie może wynająć lokalu i że nie może prowadzić działalności gospodarczej, to co jest ciekawe, to to, że jeżeli ktoś jest wyrazicielem wartości chrześcijańskiej, to jakie są wartości chrześcijańskie? Ponieważ pierwsze słowa, które w tej karcie są zawarte, brzmią tak. Warszawa jest dla wszystkich, dlatego chcę, aby była miastem bez dyskryminacji, bez języka nienawiści i przemocy, miastem różnorodnym i przyjaznym. Obowiązkiem samorządu jest stać po stronie społeczności wykluczanych i dyskryminowanych. W dialogu ze społecznością LGBT+, wypracowaliśmy deklarację, która wskazuje kierunki działań. Przepraszam, jeżeli ktoś jest wyrazicielem wartości chrześcijańskich, to naprawdę jest za dyskryminacją, za językiem nienawiści, za przemocą? Jeśli zajrzeć do Ewangelii, do świętego Mateusza, to tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, co uczyniłeś najmniejszemu z moich, mnie uczyniłeś. Jeżeli skrzywdziłeś maluczkiego, mnie skrzywdziłeś. Jeżeli jesteś człowiekiem, który napada na ludzi ze względu na ich orientację seksualną, to jest wartość chrześcijańska? Wydaje mi się, że tutaj następuje jakieś nieporozumienie. Mamy rozpoznanych kilka orientacji psychoseksualnych. Orientacja psychoseksualna polega na tym, do kogo kierujemy swoje romantyczne uczucia, czyli do kogo na zewnątrz się orientujemy. I są takie orientacje. Jest heteroseksualna, biseksualna, homoseksualna, aseksualna. To jest to, co żeśmy rozpoznali, prawda? One są różnoliczne i równowartościowe. Czyli najwięcej ludzi jest heteroseksualnych, ale z tego nie wynika, że osoby biseksualne, homoseksualne bądź aseksualne są gorsze. Moim zdaniem tego typu teksty świadczą być może o braku wiedzy, ale też o chęci... Zastraszenia chyba. Znaczy, między innymi ta karta z tego się bierze, że osoby, które mają inną orientację niż heteroseksualną, doznają bardzo często nie tylko mowy nienawiści, ale są rzeczywiście fizycznie napadane. Mamy przypadki dzieci, które w tej chwili trafiają do zakładów psychiatrycznych. Mamy przypadki dzieci, które trafiają tam ze względu właśnie na to, że są prześladowane jako osoby homoseksualne. Mamy ogromną ilość ludzi, która wśród młodych ludzi, która ma za sobą zamachy, myśli samobójcze i niestety niekiedy te samobójstwa są skuteczne i za to jesteśmy odpowiedzialni my. I tego typu mowa nienawiści wykonywana przez ministra sprawiedliwości na zasadzie mówienia, że są to antywartości, które są realizowane w tej karcie. Pan minister powołuje się na dwa przepisy. Na punkt drugi, wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnie ze standardami wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Powiedzieliśmy, co to jest orientacja psychoseksualna, ale warto też wiedzieć, co to jest identyfikacja płciowa. Ja jestem cispłciową, heteroseksualną kobietą. A ja? Dobre pytanie, ponieważ tylko każdy sam może odpowiedzieć, kim jest. I teraz cispłciowy różni się od transpłciowego, od transseksualnej osoby tym, że osoba cispłciowa identyfikuje się psychicznie z tym, co widać na zewnątrz. Osoby transseksualne nie identyfikują się z tym, co widać na zewnątrz. I to nie jest tak, że płeć można zbadać na podstawie krwi. Nie ma to nic z tym wspólnego. Płeć jest pewnym konstruktem, gdzie w różny sposób możemy wskazywać, co wskazuje na to, że ktoś wygląda jak kobieta, bądź wygląda jak mężczyzna. Natomiast nie przez przypadek
Znaczy, to jest to, że żyjemy w kraju, w którym ten podział jest niesamowicie, podział płci jest niesamowicie genderyzowany na kobiety i mężczyzn. Natomiast gdybyśmy żyli gdzieś tak w południowej Ameryce, byśmy wiedzieli, że istnieją berdasze, że jest jeszcze, że są inne kategorie, prawda? Że są ludzie, którzy niekoniecznie czują się, identyfikują się z tym, co widać. I teraz zastanówmy się, jakie to ma znaczenie. To ma takie znaczenie, że prawdopodobnie dla nas, jeżeli patrzymy na kogoś, to nawet jeżeli o tym nie myślimy, to pierwsze, idące ze starego mózgu, co się dzieje, to jest takie mężczyzna, kobieta, ponieważ nie mamy tradycji berdaszów, nie identyfikujemy jako tego trzeciego, czy czwartego, czy piątego, prawda? W momencie, kiedy się o tym dowiemy i się do tego przyzwyczajimy, będzie nam łatwiej, ale to jest pierwsza rzecz, która nas dotyczy, że czasami nie wiemy, kto to jest i czujemy się zaniepokojeni, nie wiemy, jak się zachowywać, no to się nauczmy. W razie czego trzeba się zapytać. Nie traktować człowieka jak dziwaka, nie przerzucać na drugiego naszego poczucia niepewności, tylko się zapytać. I teraz, jeżeli jest rzeczywiście tak, i to wynika zarówno z wartości chrześcijańskich, jak i z konstytucji, że ludzie są równi, że się nie różnimy, że ludzie zostali stworzeni, jeśli zostali stworzeni kobietą i mężczyzną na podobieństwo, to to jest pewne uproszczenie. Oni zostali stworzeni tak. Tutaj mogą być różne kombinacje, ale w równości. Więc nie jest tak, jak mówi Patryk Jaki, że płeć sobie można wybierać. I jest tak, że ludzie, którzy siedzą nie w swojej skórze, nie w swoim ciele, cierpią. W sposób, jaki osoby cispłciowe nie są w stanie sobie wyobrazić. I fakt, że się godzą na ogromne cierpienia, żeby się połączyć, żeby ten duch i nasze wewnętrzne przeżycia odpowiadały temu, co widać na zewnątrz, jest najlepszym dowodem na to, na jaką drogę się decydują w związku z tym, jak to jest ważne. Przeciwstawianie orientacji psychoseksualnej wartościom katolickim jest wredne, podłe i nieprawdziwe, bo teraz pójdźmy sobie dalej. Z czego to wynika? Z czego wynika ta niechęć, nienawiść i sianie nienawiści wobec osób homoseksualnych? Ze strachu. Przed czym? Innością. Ale jakaż to inność, skoro jest? Siedzą na sali, gdzie Patryk Jaki mówi, rodziny, rodzice. Ci rodzice mają dzieci. Te dzieci raz na jakiś czas są dziećmi, które są dziećmi homoseksualnymi. I teraz, jeżeli ten rodzic wie, że to jest jeszcze jedna orientacja psychoseksualna i jego dziecko jest tak samo wartościowe, tak samo ważne, niedotknięte żadną skazą, to po pierwsze sam nie przeżywa traumy, po drugie nie szuka winnych, po trzecie nie niszczy sobie relacji z tym dzieckiem, a tutaj mamy często do czynienia z tragediami, z rodzicami, którzy to przeżywają, bądź z rodzicami, którzy się odcinają od swoich dzieci. Dlatego też do państwa należy obowiązek eliminowania tego typu strachu i eliminowania tworzenia wrogów i obcych. To jest charakterystyczne, że się wtedy posługujemy tekstem oni. Oni. Nie mówimy o ludziach, mówimy o onych. Dlaczego związek dwóch gejów albo dwóch lesbijek ma rozbijać polską rodzinę? Co takiego rozbija w polskiej rodzinie? No i jeden z argumentów, który pada, to są dzieci. To ja mam takie pytanie. Ja mam 65 lat. I załóżmy, że nie mam męża, chociaż mam. I załóżmy, że w związku z tym mam młodego kochanka, 34-letniego, szalenie sprawnego seksualnie. Uprawiamy 3-4 razy seks w ciągu nocy i chcemy zawrzeć związek małżeński. Czy państwo się na to zgodzą? Czy są jakiekolwiek przeszkody prawne bądź społeczne, które by uniemożliwiały nam taki związek? Co? Nie ma. Nie ma. A dzieci z tego nie będzie, bo ja już jestem po menopauzie. Więc jak państwo widzicie, argument dzieci jest o kant stołu potłuc.